mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Ten mecz będziemy dziś komentować w duecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nic dziwnego, że tak wielu kibiców nie mogło się doczekać dzisiejszego meczu. Obie drużyny są niemal gwarantem niezapomnianych wrażeń. Reprezentacja Danii zmierzy się z naszą drużyną narodową. Mam przeczucie, że dzisiaj nie będziemy się nudzić, a jak dobrze pójdzie, zobaczymy też kilka bramek. W każdym razie tego nam właśnie życzę. Ten strzał teraz prosto w bramkarza. Nie miał z tym najmniejszych problemów. Ale też świetnie się ustawił, Tomku. Nie odbierajmy mu tutaj zasług. Teraz na ekranie wyjściowy skład ekipy gospodarzy. W bramce Kasper Schmeichel. W obronie Andreas Christensen wystąpi obok Simona Kjera. Pierre-Emile Højbjerg oraz Thomas Delaney zagrają na środku pomocy. W ataku zagra dzisiaj Kasper Dolberg. Ale mamy zagrożenie bramki. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Jan Bednarek traci teraz piłkę. Nie zachował się dobrze. Wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużyny do zwycięstwa? Potrafi panować nad piłką, jakby miał ją przyklejoną do nogi. Świetnie umie zawinąć obrońcą, który próbuje mu ją odebrać. Bardzo trudno poprzez to zatrzymać, co czy... Wow, wow, wow! Ale szkupnął z daleka ten młotek w nodze! Sosa bramka! Takie uderzenia jak to z daleka zawsze wywołują wielkie emocje i okrzyki zachwytu. To zawsze są urodziny bramki. Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Dobra. I akcja zastopowana. Uwaga! Może strzelać! Ależ to była okazja! Oj, będzie pluł sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony. To powinien być gol. Musi to strzelić teraz. Jest! Dwie bramki przewagi. A ledwie chwilę temu świętowane było prowadzenie. Możemy teraz spojrzeć raz jeszcze na tą bramkę. Naszła idealnie i wyszedł z tego potężny strzał. Bramkarzowi zwyczajnie nie starczyło czasu na reakcję. Dwa do zera, gramy dalej. Tak to się właśnie robi, czyściutko i skutecznie. Spalony! Za wczesny sprint albo spóźnione podanie. Błąd. Tracą piłkę. Czysta interwencja i zaczną z linii bocznej. Łatwa piłka dla Schmeichela. Polacy sporo biegają, tyle że za piłką, a nie z nią. Rezultat wybijający na tablicy wyników mówi nam jednak, że to wcale nie posiadanie piłki gwarantuje korzystny wynik w meczu. Owszem, mają piłkę rzadziej od rywala, ale w konkretach wypadają lepiej, skuteczniej. I teraz są zdecydowanie bliżej zwycięstwa. Ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Sędzia przerwała grę, dyktuje rzut wolny, w którym można zagrozić bramce. Tak, piłka bita z rzutu wolnego, bardzo szczęśliwa sytuacja dla bramkarza. Gdyby tak tylko wykonawca uderzył minimalnie celnie, mielibyśmy bramkę typu Stadiony Świata. Okazja, nie zepsuć tego!
bramkarzem. Powinien są... Już po zmianie strony i zaczynamy grę, proszę Państwa. To musi być bramka! Kapitalna interwencja uratował zespół przed stratą gola. Mamy strzał! Strzał, blok, bez zagrożenia. Gol! Lewandowski! Przepięknie się złożył do tego boleja. Brawo, Robert! Przepiękny strzał z daleka. Piłka bez przyjęcia, uderzona z taką precyzją, że ręce same składają się do oklasków. Nikt tu nie może bić bramkarza, bo takich strzałów łatwo się nie broni. Podwyższyli zatem stan spotkania na 3-0. Zieliński przyjmuje piłkę. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Niezgodne z przepisami to zagranie. Obgwizdany rzut wolny. Dobra decyzja, indywidualna akcja może tu coś zmienić. I tracą teraz posiadanie piłki. Oj, ta próba naprawdę mogła się podobać, było blisko. Trochę zaskakująca decyzja, bo z takiej odległości szanse powodzenia są niewielkie, ale warto próbować. Niewiele brakowało, a zakończyłoby się bramką. Dobra interwencja, mi wyczytał próbę ataku. Jest uderzenie. I jest rzut rożny dla Polaków. Piłka w grze, krótkie rozegranie. Taką piłkę lepiej szybko wybić. Przerwa w grze. Sędzia dopatrzył się przewinienia. Będzie wolny. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie, tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. Poluje piłkę. Co teraz wymyśli? I mamy rzut wolny, jednak tutaj przekroczył przepisy. Sędzia nie sięgnęła po kartkę, ale w paru słowach dała do zrozumienia, że nie zamierza tolerować takiej gry. No cóż, tak wykonane rzuty wolne to broni z zamkniętymi oczami. Bardzo komfortowa dla niego interwencja. Przechwyt, dobre zachowanie. Wychodzi na pozycję. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł. Strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja. Musi dodawać pewności siebie. Tak, gwizdek przerywa teraz grę. Będziemy mieli rzut wolny. Jest tylko ostrzeżenie, a więc jeszcze tym razem mu się upiekło. To prawda, ale każdy taki kolejny faul skończy się już kartką, co do tego nie ma że... Daje radę Kasper Schmeichel, a zdawało się, że piłka jest poza jego zasięgiem. I postanawiają zmienić... Ależ teraz interwencja Schmeichela! Piotr Zieliński z rzutu rożnego. Zablokowana teraz próba strzału. Traci tę piłkę bez faulu. Zieliński ma partnerów do rozegrania. Schmeichel rzucił się i sięgnął. Ależ interwencja. Dośrodkowanie Zielińskiego. Mocna, górna piłka. Co tu się dziś dzieje? Robią co chcą. Mają 4 bramki przewagi. Dopiero na powtórce widać, jak dobre to było za.
dokładną niską rzutką, ale popatrzmy też, jaki to był sprytny i zaskakujący strzał. Zazwyczaj trudno wcisnąć piłkę przy bliższym skupku, a tym razem się uda. Uwolnił się z podkrycia, okazja! Gol! Co za bramka! Rzepeś się zdecydował z takiej odległości na strzał! Piękne to było